Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Dzisiaj z nami są nasze zawodniczki ŁKS-u Commerce Konuć, Joanna Pacak, Nadia Ninkowicz, Katarzyna Osadczuk, no i nasza ambasadorka w pracy ze schroniskiem Krysia Straż, która jest tu już z nami od kilku lat. No i oczywiście Marta Lesińska, pani dyrektor schroniska przy ulicy Marmurowej. Chcielibyśmy powiedzieć o kontynuacji naszej współpracy ze schroniskiem. Nasze zawodniczki mają koszulki meczowe, w których występują na co dzień w lidze i w lidze mistrzeń. W tym roku na koszulkach znalazło się miejsce, żeby umieścić logotyp schroniska i naszą sztandarową akcję mówiącą o odpowiedzialnych adopcjach. Chciałbym teraz oddać głos pani Marcie, która więcej powie o naszej współpracy. Kolejny raz, bo widzimy się przynajmniej kilka razy w roku z różnych okazji. To jest naprawdę fantastyczne, że zawsze możemy na dziewczyny tutaj liczyć i na wsparcie łódzkich siatkarek. Wspierają nas w odpowiedzialnych adopcjach, wspierają nas w okresie noworocznym, kiedy apelujemy o to, aby nie strzelać, nie odpalać fajerwerków, nie straszyć zwierząt. Spotykamy się tutaj na schroniskowym wybiegu, powstają fantastyczne zdjęcia, które potem są wspomniane w mediach i w sieci. Dzięki temu psiaki znajdują szybko nowe i odpowiedzialne domy. W zasadzie jak to znaczy, tak, że kiedy dziewczyny są u nas tutaj na spotkaniu, następnym razem już tego psa nie ma, bo jest właśnie w domu. No i teraz kolejna akcja, czyli właśnie logo schroniska i adopcja odpowiedzialnie na koszulkach, w których dziewczyny występują i grają. Myślę, że to szczęście działa w dwie strony, tak? Dziewczyny wygrywają mecze, a zwierzęta wygrywają nowe, odpowiedzialne domy. Na koszulkach zawodniczych istnieje logo schroniska i hasło adoptuj odpowiedzialnie. To jest takie nasze hasło dotyczące adopcji zwierząt ze schroniska psów i kotów. Tak? Te adopcje muszą być odpowiedzialne, nie pod wpływem chwili, emocji czy urody danego psa, ale właśnie odpowiedzialne i przemyślane. I o takie adopcje zawsze razem z dziewczynami apelujemy. A które z pań mają zwierzęta w domu? Krystyna. Miło gościć w schronisku. Co was tutaj przyciąga? No ta wielka miłość tych kochanych piesków, które czekają tutaj na domki. Przeważnie widzimy się z pieskami, kotki też oczywiście czekają tutaj na dom. Taka satysfakcja, bo faktycznie wiele piesków, które gdzieś tam wspólnie promowaliśmy, teraz znalazły dom. Niektóre z nich są widzą, także tym bardziej nas to cieszy. No kontakt z nimi zawsze chociaż troszkę można im umilić ten czas, bo wiadomo, że to są zwierzęta socjalne, one chciałyby być z człowiekiem, niestety nie mają takiej możliwości, także każdy kontakt, który możemy im tutaj zapewnić, jest dla nas tak samo wielką frajdą, tylko dla tych gwiazd. Też stajemy do walki o lepsze jutro dla zwierząt w Łodzi, dla wszystkich zwierząt, bo wniosek jest 158 to wsparcie zwierząt, tych bezdomnych w schronisku, ale też tych, którym pomaga na co dzień Animal Patrol, realizując interwencje z udziałem zwierząt. To także wsparcie sekcji konnej Straży Miejskiej w Łodzi, ale również bardzo ważny element tego zadania, czyli bezpłatne kastracje i sterylizacje oraz chipowanie zwierząt właścicielskich. Kastracje, sterylizacje i chipowanie to jest podstawa zapobiegania bezdomności zwierząt. Bez tego ta nasza praca tutaj na co dzień wciąż będzie syzyfową. Dlatego to jest tak ważny wniosek,
bo wspiera tak naprawdę wszystkie zwierzęta. No i siatkarki EFS-u oczywiście pojawiają się też właśnie po to, żeby pomóc nam w promocji tego wniosku. L158, zwierzęta w Łodzi są ważne. Zachęcamy kibiców ŁKS-u do zagłosowania na projekt w budżecie obywatelskim Zwierzęta w Łodzi są ważne. Adoptuję. Dawaj, Myśko, dawaj, chodź, chodź. Kilka słów do mikrofonu, kilka słów. Tak, tak, rozumiem, tak, okej, okej. Tak. ŁKS Komerskon Łódź wraz ze schroniskiem naszym w Łodzi od w sumie zeszłego roku promuje adopcję odpowiedzialną. W zeszłym roku opierało się to między innymi na reklamie na samochodzie, którym jeździły zawodniczki naszego klubu. W tym roku Adoptuj Odpowiedzialnie, cała ta akcja przeniosła się na zarówno nasze koszulki ligowe, jak i koszulki na Ligę Mistrzyń. Staramy się promować tą akcję, zależy nam na dobrym stanie i na jak najmniejszej ilości zwierząt w schronisku w Łodzi na ulicy Marmurowej i będziemy robić wszystko, żeby jak największą liczbę ludzi zachęcić do odpowiedzialnej adopcji. I can keep. Nie strzelam. Nie strzelam czy nie strzelam? A, nie strzelam. Jak weź wytłumacz. Okej, no to ty trzymaj. Okay. To daj Oska, to ja będę trzymać, a ty mów. To też was zachęcamy, żeby nie strzelać w Sylwestra. No. Dobra. Raz. Nie strzelam. Sylwestra. Nie strzelam. Nie strzelam. W Sylwestra. Sylwestra. I no. A weź wytłumacz ją. Okej. Nie. Nie. Nie strzelam. Nie strzelam. Sylwestra. Ah, you can be like yesterday. La. And you know, no. Boom szakalaka. No boom szakalaka, no boom szakalaka. Oh, no boom szakalaka i Sylwester. No. No boom szakalaka i Sylwester. Sylwester jest łatwiejszy. Nie strzelam Sylwestra.
Jeszcze raz, bo w sumie nie strzelam w Sylwestra. Ja nie umiem się nie śmiać. Nie strzelam w Sylwestra. Drodzy kibice, już we wtorek zaczynamy rywalizację Ligi Mistrzyń. Zapraszamy Was serdecznie przed ekrany telewizorów. Od wtorku do czwartku zagramy 3 mecze o godzinie 18. Wspierajcie nas. Pierwszy mecz z Wakif Bankiem.